Dobra. Cześć wszystkim. Znowu Poniem 7. Dalszy ciąg Kamajui. Dobra, nie chcecie wydarzyć, co się znowu wydarzyło w łaźniach. Bo powinniśmy to skasować. Ten budynek jest budynkiem rozpusty. Koniec z tym. Dobra, Mikiyu. To jest strasznie głupia rzecz. Mikiyu stwierdziła, że chce zwiększyć swoją moc za pomocą magii seksu. I zwiększyła swoją moc. Dostała nowy skill, Drain 1. Co w sumie jest całkiem spoko. Się zastanowię, co możemy jej zdjąć zamiast tego. Dobra, na razie niech jeździ, tak? Dobra, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, chciałem zrobić dwa razy Good Scrap. I teraz możemy zrobić ten ostatni przedmiot, który brakował nam do tego questa dla ludzi z północy. Zróbmy go teraz, dobra. Ciągle zapominam. Czuto, Obaru! Nanko ki ga kogeteru mitai da kedo, daijoubu nano? Czy lepiej nie? Avaro zrobi również jeden dla ciebie, nie martw się. To jest chyba na zakończenie tego questu, że przyjdą odebrać, więc nie powinno się nic złego wydarzyć, że to aktywujemy. Wszystko, cokolwiek przytrze nosa Gaidal Shukai naszym przeciwnikom w biznesie. Jak to się mówi, konkurentom. O. Dziękując mi, dziękujesz wszystkim, a dziękować mi najlepiej w pieniężnie. O nie, to straszne. Warakuna Shokai. Polecamy się na przyszłość. Najlepsze produkty w sensownej cenie. Gdzie kasa? Niestety, tak jak większość sidequestów, nikt nie docenia naszej pracy na tyle, żeby ją spieniężyć. Dobra, podejrzałem, co to jest, bo obawiałem się, że to jest hentai kolejne. Czasami zdarzenia hentai nie są oznaczone jako hentai, ale to nie jest hentai zdarzenie. To jest coś ważnego.
Ktoś to może być. Stary piernik! O, Hafuel Hunancha! Gięćco, dziadajka! Nie, już to... Cały czas przeklęcam, sam. Cały czas mam na myśli stary cap. O, cześć stary capie. Chyba nie najlepiej, jak widać. Potwory są na północy, bo nas nie ma na północy. No właśnie. Widać, jeszcze nie pozbył się jej. Dzidzi sama. Czy to jego imię, Dzidzi? Czy to jakiś taki nieoficjalny tytuł? O! Stary capie, bzyknąłeś smoka? Znaczy, że nie ją, tylko po prostu, że to jego dziecko. Sole ga sono tori de na. Maigo ni natte ta no hirotta nda. Dou yabai nda? Straszna fajtłapa z niej. Katarita, simpaj syrne. No, i po starym capie. Pokój jego duszy. Nie wygląda najlepiej. Ludzie, którzy dobrze się czują, nie spadają tak nagle na podłogę. Wypraszam sobie już. Ten cap jest większym snobem niż Avaro.
いおい、そこまで世話になるつもりは。勝手に決めないでくれ。そこまで面倒見てもらうほど老いちゃいねえぞ、わしは。Może nie jesteś tak stary, ale jesteś tak ranny, że potrzebujesz. まあ、確かに。その方がわしとしても助かるかな。Znaczy, że Katorit stanie się naszym gladiatorem. Oj, Abaro! Umaj kunuku hataraka seretsumarika! No oczywiście, jak nie pracuje, to nie je, to chyba proste. Nie, po prostu ją wystraszyłaś, jak wszystkich nowych ludzi w tej fortecy. Zgadzam się z tą oceną. Dobra. A wy nowego, nową członkinię drużyny. Dobra, to była dosyć ważna rozmowa. Ktoś chce, to niech się cofnie i obejrzy ją, jeżeli ją skipnął teraz. W każdym razie stary Cap zawitał do twierdzy razem z Katorit. Tak, i Cap był ranny, ponieważ walczył ostatnio z potworami, które chciały go obrabować. Więc Avaro ofiarował mu mały domek, żeby mógł się tutaj wykurować i w międzyczasie tak, zaopiekujemy się nim i Katorit. Katorit za to dołączyła do drużyny i tak, i zaoferowała, że będzie nam pomagać w pracy. A mówiąc pomagać w pracy, mam na myśli, będzie naszym gladiatorem. Jest jeden problem. Nic nie umie. Jest na pierwszym poziomie. Dodatkowo ma jeszcze debuff 1, który dodatkowo ogranicza jej liczbę skilli. Tak, ale poza tym to walczy czakranami, które są taką bronią na bliski dystans. Ma ciekawy skill, hard worker. Zwiększa zdobywane doświadczenie. To się przyda. I ma też czary. Czary elektryczne. I umie latać. To w sumie tyle. Będzie miała też parę kawałków specjalnego ekwipunku niedługo. Dobra, to jeszcze jedna rzecz. Tak jak bardzo ważne było zrobienie tego questa z tymi trzema przedmiotami w tym
to co dostaliśmy w tym rozdziale, tak również jest bardzo ważne, żeby w najbliższym czasie wziąć Katorit i ją przeszkolić do około 20-24 poziomu, ponieważ to aktywuje serię zadań związanych z Katorit. A to będzie również potrzebne do czegoś innego, co wytłumaczę później. Dobra, na razie tyle. Bierzmy się do roboty. Lisz na nas czeka. Dobra, ruszamy w końcu na północ. Zobaczymy, czy to będzie koniec tego rozdziału, czy nie. Co o tym kontrakcie była mowa? Arzy no miczybiki ni kotaeta made yo! Arzy... skąd to znamy? Chyba widać, co się dzieje. No, w końcu gadasz od rzeczy. Chyba, że go zatrzyma. ではない。我は我のまま特性の導きに従い破壊に興じるのだ。我の演説が街を飲み込む光景をその場で見届けるがいい。ラウロスの子よ。やらせる者ですか。ラウロスへの被害が出る前に絶対にあなたを止めてみせますわ。 自体が荒れているように感じる。ラーロス兵たちは随分と先まで進んでいるみたいだぜ。急ごう。なんだか嫌な予感がするよ。 Dobra. To, co mogliśmy wyprodukować, to zrobiliśmy. Ale tym się nie przejmujemy. Ta lokacja jest naprawdę duża. I tak, kiedyś tu jeszcze powrócimy. Aż tutaj dużo ciekawych rzeczy można zdobyć. Tu jest Lisz. Lisz walczy z Yurin Yuki. Tak, więc wiecie już, kim jest ten lord, komu on służy i co będziemy musieli tutaj zrobić w tej misji. Na razie musimy dotrzeć do Lisz, przy czym nie może ona zostać pokonana, więc musimy się śpieszyć. Dobra, zapisujmy często. I teraz tak. Co tu mamy? Z tego co pamiętam,
Tutaj jest tajemne przejście, które prowadzi tutaj. Można też iść tędy. Aczkolwiek to jest trochę droga naokoło. Wiecie co, zróbmy tak. Czy chcemy wziąć może zamiast tego Iora? Weźmy Iora. Ior dostaniesz Firewalking. Gdzie to było? Firewalk. Idź tutaj. I biegniemy prosto do Lish. Dobiegniemy do tego punktu. I tutaj dopiero wszystkich przywołamy. Tak, Lish będzie się bawić z tym gościem póki co. Dobra, czy chcemy od razu biegnąć? Biegnijmy. Ior. Tutaj. To pewnie coś będzie próbowała zaatakować. Tak, Avaru. Avaru też może założyć buty. I biegnij w tym kierunku. Ior. Podejdź tutaj na razie. I potem mu założymy search, żeby znalazł to ukryte przejście, które tutaj jest. Dobra, broń się. Dobra. Mniejsza o nich, po prostu biegnij. O, nawet nie potrzebujesz, masz przecież Ninja Expertise. Dobra. Night Medal, gdzie to jest? Kto ma Night Medal? Fia. Oddaj. Dobra. Dokładnie, tego potrzebowaliśmy. Avaru, w sumie niepotrzebnie biegłem nim, mogłem go zostawić. Ściągnie te dwa psy za sobą. Ale nie ma z tym dużego problemu. Tak ich trochę spowolni. Dobra, a właśnie, tutaj mamy po raz pierwszy drzwi srebrne, które potrzebują srebrnego klucza, którego nie mamy. Więc nawet gdybyśmy chcieli, to teraz nie zrobimy tej miejscówki na 100%, ale później myślę, że jeszcze zrobię jakieś nagranie, kiedy tutaj wrócimy i zajmiemy się tutaj tak jak powinniśmy. Dobra, mamy ludzi.
Na co jesteś wrażliwy? Na ice tylko. Więc tak. Mikiu. Mikiu, co tam tobie chcemy dać? Masz Sage's Medal. Water Tome. Ta, zróbmy tak. Żeby nic ci więcej nie zabierać. Weź może Drain, tego nie będziesz potrzebowała. Dobra. Teraz tak, Fia. Fia oczywiście bierze swój pacu pacu. Dobra. Gdzieś jeszcze chcemy. Jetstream Ior już biegnie. Znaczy pobiegnie w następnej turze. Szczerze mówiąc, to chyba nikogo za bardzo więcej nie potrzebujemy. Ewentualnie jeszcze jakieś uiki przywołamy. A nie, psy za nami biegną. Ile ich tu przylazło? Dobra, weźmiemy jeszcze kogoś, który, żeby powstrzymał te psy. W sumie może to robić Avaro. Tylko niech weźmie Capture Rope. Momencik, nie to chciałem zrobić. Chciałem kliknąć anuluj. Cofnij. Chciałem zobaczyć, czy masz najlepszą broń na tą okazję. Siege Hammer. Dobra. Złap go. Może ci przywołamy kogoś do pomocy jeszcze. Zobaczymy. Teraz tak. Fia, podejdź tutaj. Nie z chleba jej sobie. Chcemy po prostu pomóc ludziom w twoim mieście. Nie, Lish, nie umieraj! Nie umarła. Jest na to zbyt uparta. Nanda. Kisamara mo waga michi ni tachihadakaru no ka? Naraba. Aijo shinakereba naran na! To jeszcze zobaczymy. Że możemy tak to jąć, że wylisza się z tego. O, Arzio! Ware no moto o otozureta no desu ne! Dare kana, kono muki muki san wa? Konna ni ureshii koto wa nai! Arzio, taiyatsu no rei ni tamawaru koto o irushi negai!
気配は似ているが、違っているぞ。え、何が違うって？私が誰かに似てるの？Tak, już tak dawno żadnego Yuiki nie porwaliśmy, że już zapomniałeś to. Michibiku mono no sugata o kataru to wa nan taru gouki. Kesotsu na shogyo ni koukai o idaki nagara sono mi ni ennetsu o abi kaijin ni kisu ga yoi. Cztery złe Yuiki, Fia. Zdziel go swoim pacu. Dobra. Lisz padła. Na szczęście padła w kontrolowany sposób, tak jak to miało wyglądać. Dobra. Jak bardzo możesz go zniszczyć w tej turze? A tak, twoje ataki są dosyć słabe. Jeżeli go zaatakujesz, będziesz tego srogo żałować. Czy chcemy w ogóle tutaj Mikiyu? Momencik, a czy jej drugi atak... To ma zasięg 3. To ma zasięg 2. I wszystkie ataki wodne mają beznadziejny zasięg. No tutaj chcemy mieć Fiję. Pomożesz Avar. Tutaj potrzebujemy ludzi, którzy znają się na robocie. Dobra, Karina, chodź tu. Blokuj. Teraz tak, Ranri. Też blokuj. Niebieski chłopczyk. Ty pluń na niego z... Co najbardziej? To najlepiej zadziała. Dobra. Do roboty, ludziska. Michibiku mono o kataru futodoki mono me ga ware no hono ni te moyashi tsukushite kure yo to. Gość ma na pewno zapał do pracy. Tylko 16 obrażeń. Z jakiegoś powodu. Dobra. Możemy jeszcze przyciągnąć dietę. Damy tobie tą kuszę. Podejdź tutaj. I coś jeszcze chcemy? Chyba nie. Dobra, działajcie, ludzie. Te animacje powinienem pomijać. Już to widzieliśmy. Szkieleton. Okej. Okay. On będzie irytujący do zdjęcia. Kryta za 2. Jej. Widzicie, na tej planszy jest dużo przeciwników. O, na Karynę się rzucił z jakiegoś powodu. Nad mamy jeden atak, który zmniejszy obrażenia. To może użyjmy jego. Tak, Karyna, broń się.
To nie najlepiej działa. Ty. Domyślam się, że szkielet ma odporność na pioruny, tak. No to jest wrażliwy na ogień. To... ognia. Ładnie. Dobra. Avaro, ściągnij tego. Teraz tak. Danie główne. Chyba i tak to się bardziej nadaje. Gość ma dużo obrony. 24 i 18. Oczywiście jak go złapiemy, to już nie będzie aż taki silny, ale... dobra, to go... 3... zapiszmy. Bo nie chcę tego powtarzać. To go powinno prawie zabić. O ile nie wejdzie jakiś szczęśliwy, przecież nieszczęśliwy kryt. Super. Nie o to chodziło. Dobra, Fia. Czyń honory domu. To straszne. No. Zdecydowanie bardziej neutralną teraz twarz. これでもうこの子は周囲に悪さをしないよ。これからは私の言うことも聞いてくれると思う。光が我を解放に導いた。 Igo, ej, mamy nowego Yukiego. Skari! Ware wa michibike mono ni stagau zo. Na szczęście śmiech mu się nie zepsuł. Yorin Yuki. Dobra, ciekawe rzeczy jeszcze tutaj dostaniemy może? Nie za bardzo. Nie ma za co. Znaczy, w sumie jest za co. Myślę, że dogadamy się dokładnie o ile za co. A może po prostu Fia ma bardzo krótką pamięć.
フィア、少しあなたにお話ししたいことがありますの。よろしくて。うん、大丈夫だけど。事の顛末はお聞きしました。このラウロスを守護する精霊があなたに著しい反応を示したと。契約に守られているはずの存在がより強い存在に反応して一方的に契約を保護にした。そして精霊より上位の存在はあなたで間違いありません。そうなの？これはあなたが神だという証明にもなりましょう。少なくともラウロス様と歴史を学んできた私は。A, to poszło łatwo. No, szybciej się przekonałaś niż jakiś diet czy coś. O, arigato. Anata wa Fiusia tou kami wa gozonji deste? Uu, kiita koto nai. Tabun shiranai to omou. Nanda ka watashi ni namae ga niteru ne. Sou desu ka?Ma, sorewa joi desho. To nie ma znaczenia, że brzmi podobnie. Fiusza to zmyślone imię. Dosta no, Lissa? Hiza nanka tsuite. Lauro-sono na ni oite. Watashi. Ryoshu Lishuen Seiji Lauro-sono. Megami Fia ni chusei o chikaimasu. Kore yori saki ni otozureru konnan o fusegu tate toshite.立ちはだかる難敵を打ち破る剣としてあなたのそばにてお支えいたしますわ。To się akurat przyda, bo jest dosyć dużo takich ludzi. どうしてこの。もとよりラウロスはある神に仕えているのです。その代行としてドシア採掘団に封じられていた上位精霊を祀っておりました。ですが、神の意志により精霊が解放された。それはラウロスの運命を決定づけるものとなりましょう。Ciekawe, myślałem, że oni wierzą we Fiuszę. リッサンは精霊が目覚めたのが私に関係あると思ってるんだね。その通りですわ。あなたがラウロスの地に足を踏み入れたことで精霊は目覚めた。そしてラウロスの危機を救ったことでみんなでその恩を返したいと。ただ救われただけで使えると決めたわけではありません。あなたが神だからこそラウロスは力になるのです。ですがラウロスの兵はラウロスを守るために存在しております。なので代表としてこのリシュエンテールが城塞に滞在したいと考えていますわ。十分だよ。リッサンだけでも頼もしい。あ、kto będzie rządził w tym czasie? 喜んでもらえると嬉しいですわ。これまでの戦いは水に流して、良縁を紡いでいきましょう。私も城塞では、神であるあなたを尊重して過ごすと約束しますわ。Nie wierzyłbym jej. Te jej oczy tak dziwnie się jej patrzy. To arystokratka. Jedną rzecz mówi, drugą robi. Nie ufać jej. よろしくね。これからいっぱい仲良くしよう。さっきの戦闘にて失った血が足りませんわ。Ten szef ma na imię. Kto?
食べて。味はなかなかのものです。褒めて差し上げますわ。ありがとう。だんだん言われ慣れてきた。おかわり。早すぎる。あ、隊長さん、領主様がもうかれこれ10回はおかわりしていて、最初は元気だった夜も疲れてきちゃってるんです。Dobre pytanie. Życiowa sytuacja. Nie, ktoś je tak dużo, że aż czujesz się najedzony od patrzenia. していきましょう。妻は夫の世話を概概しく行うものです。じゃあ、はい、ちょっと待った。それは私の役割だよ。勝手に奪わないでよね。Nawet gdyby Avaro był twoim mężem, to jest obrzydliwe.Notice me, senpai. Dare not to look at my family. Angai, kawaii hita desu wa ne. Anata, zenzen watashi wo uyamau kimochi nanka nai ja. Kino watashi wo sasaeru tte chikatta no ni. Sukaeru beki aite e no chunsen shin to oshitai suru dansei e no ai wa betsu mono desu wa.わけわかんないんだけど。それにアバラの気持ちが私に向いていることなど明白ですわ。あの時の行動こそがその証拠となり得るでしょう。Widzisz, podaj człowiekowi palec, to chwyci całą dłoń. 私を勇敢に助けてくれました。あの灼熱の炎が取り囲む中、すべてが赤い絶望に包まれた時に一切の危険を顧みず。妻である私のことを迎えに来てくれたのです。ああ、なんて崇高な愛。あの時アバロの瞳には私への愛のみがほとばしっておりましたわ。あの場にいたのアバロだけじゃないんだけど、というわけでアバロが私を選んだというのは間違いないのです。人の話を聞いてよ。夫の目的は妻の目的。インフルーツが禁じている聖地に赴こうとする。ひいてはあの憎き国の秘密を暴こうということ。ダブラ、wiecie co? Nie wiem w sumie. Lish nie jest głupią osobą, ona bardzo często pokazuje, że jest bardzo zaradna i inteligentna, tylko z pewnych przyczyn wydaje się, że jak przy Avaro będzie się zachowywać jak skończona kretynka, to wygra jego zainteresowanie. Sumari Avaro wa Anni Laurozo to watakushi no tame ni Shinkyou no stando e ikou to shite iru no desu wa. Junjo ga chigau kara.それ最初は私の目的だから。ラウラソンを救った英雄アバロ、月下ゴーノは私に主演ゼリー、あ
愛の逃避行の道中で二人はさらに身分違いの恋に火を焦がす。障害があればあるほど愛は燃え上がる。イングルス王国の禁忌もその一つでしょう。それで燃え上がるのは私との愛だから。さあ行きましょう。さっさと食事を済ませるのです。何をグズグズしてるのですか。すぐに城塞を歩かせてイングルス王国を蹂躙しましょう。Strasznie się rządzisz. Avaro na szczęście może zamknąć się w swoim warsztacie, dopóki sytuacja nie przycichnie. Chociaż biorąc pod uwagę ich charaktery, to chyba może nigdy nie nastąpić. Okej, czyli jednak to miałem rację, że to zakończy rozdział. Okej. Dobra, wiecie co? Tutaj zrobimy przerwę. Tak, co się wydarzyło? Po walce Yuiki się uspokoił i złożył tak. Przyrzekł wierność Fii, że będzie jej służył. A to jest on. Później jeszcze pokażemy jego staty. W Laurusso się uspokoiło. Lish złożyła również przysięgę Fi, że teraz będą ją czcić jako boginią Laurusso i że to dzięki niej, że ona uratowała ich miasto. Coś jeszcze? Tak, a potem ofiarowała się, że będzie bronić Fi i walczyć u jej boku i że zamieszka w forcie. A potem przyszła do fortu i zaczęła żreć za 10 ludzi. Jakby tego było mało, jeszcze zaczęła się wykłócać z Fiją, czyim mężem jest Avaro i kto go bardziej kocha, bla 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 bla. Tak, jeżeli brakowało wam początkowej żenady, która serwowała nam Fia, to teraz Lish będzie tak z nadwiązką przez najbliższe rozdziały to nadrabiać. Dobra, ale to w przyszłych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!